Witam Was w pięknym plenerze dzisiaj. Piękna pogoda i udało mi się namówić na wywiad dzisiaj dla Panda TV znaną, słynną piosenkarkę Monikę Littke, której jazzowy głos jest znany na całym świecie, ale może nie wiecie, pisze również teksty do swoich utworów, jest wydawcą płyt, dobrze mówię? Producentem. Może sama powiedz, żebym ja czegoś nie przekręciła, bo to o tobie wiem, a pewnie jeszcze dużo rzeczy nie wiem. Wiesz co, no tak pan Marek Niedźwiecki kiedyś określił mnie jako Zosia Samosia. On takich Zoś Samoś troszeczkę już zna, bo no wiadomo, przeprowadza wywiady z różnymi wspaniałymi twórcami. Nie wiedziałam, że jestem tak bardzo znana na całym świecie, dziękuję. Jesteś znana, jesteś, twój głos jest po prostu uroczy. Dziękuję bardzo, więc no tak już od kilku lat jestem w miarę jakoś tam obecna na scenie w Polsce i w Anglii. Staram się teraz wrócić do Francji z muzyką, troszeczkę w stronę Niemiec, troszeczkę mnie ciągnie teraz w stronę Nowego Jorku. Tak powolutku gdzieś tam docieramy z tą muzyką, a jeśli chodzi o to, co robię, no tak, komponuję te utwory, piszę teksty. Czasami piszę teksty do czyjejś muzyki, czasami piszę muzykę do czyichś tekstów. Czasami jest tak, że śpiewam czyjeś utwory, na przykład gościnnie ze Staszkiem Głowaczem zaśpiewałam, prawda? Więc tak, no, dużo rzeczy robię, a przy okazji produkuję własne płyty. A jak ci się współpracuje z innymi muzykami? Bo każdy artysta ma to swoje takie bardzo mocne ego. Wyglądasz na osobę taką bardzo pogodną, o takim łagodnym charakterze. Jak to jest w czasie pracy w studiu? Jak ci się udaje pogodzić te czasem bardzo takie mocne osobowości? No właśnie tak myślę teraz o tym, wiesz, jak to się udaje. Przede wszystkim to, że to się udaje teraz, to jest kwestia dosyć długiej pracy, dlatego że ja zajmuję się muzyką profesjonalnie od ponad 20 lat i od 20 co najmniej jestem na scenie w różnych miejscach, więc to ten proces... Czyli startowałaś jako małe dziecko? Proces dojrzewania do tego, jak pracować z ludźmi na przykład, to jest dosyć ważny proces i no, na pewno kilka decyzji musiałam podjąć trudnych na początku tej drogi, gdzie właśnie to ego było zbyt duże, czy nie dało się jakby wygospodarować komuś czasu, bo był zbyt zajęty. To są takie czasami momenty, że planuje się coś i niestety trzeba jakby zmienić plany, jeżeli chce się iść do przodu ze swoim projektem. Więc nauczyłam się tego już, jak wybierać ludzi, żeby jednak móc projekty z nimi tworzyć, dokończyć, a poza tym chyba też potrafię ich zmotywować w inny sposób. Staram się stwarzać sytuację, żebyśmy występowali, żebyśmy właśnie nagrywali razem i to scala zespół i jest taka piękna energia, która później gdzieś tam idzie dalej w świat, no i udaje się czasami na fali takiej dobrej energii coś zupełnie niespodziewanie wspaniałego, pięknego stworzyć. Dużo improwizujesz? Na scenie? To się zdarza, to ja nie robię z tego reguły, nie jestem wokalistką improwizującą, no, taką jak na przykład Ula Duciak, prawda? Ona ma tutaj, no, jest niesamowita w tym, to tak jakby nie jest do końca mój, to nie jest jakby moją ambicją, aczkolwiek bardzo lubię i czasami mam takie momenty, że wchodzę w takie bardziej instrumentalne rzeczy z moim głosem, bardzo to lubię, ale ja znowu bardzo lubię tekst też, lubię śpiewać teksty. No, twoje teksty są fantastyczne. Dziękuję. Jak one się rodzą, te pomysły? Czy to są emocje twoje, które chcesz przekazać, czy po prostu siadasz nad tekst, że masz napisać tekst i muzykę? Nie, nigdy nie mam tak, że siadam i muszę napisać. Nie. To przeważnie gdzieś tam się pojawia w mojej głowie właśnie przy okazji. Czyli na przykład idę sobie ulicą, albo jadę metrem, albo pociągiem i chodzę po lesie. Właśnie bardzo fajnie mi się pisze na łonie natury, gdzieś tam przechadzając się w parku. Kiedy mój syn był malutki i często wychodziłam z nim do parku, bardzo dużo rzeczy napisałam wtedy. A teraz na przykład lubię współpracować z innymi, więc napisałam całą płytę muzyki do tekstów Andrzeja Ballo. Bo tak mnie wzruszyły, zachwyciły, potrząsnęły mną, że nie miałam jakby wyjścia. I to było tak, że muzyka się pojawiała naprawdę sama. Kiedy brałam do ręki jego książkę, bo kupiłam jego książkę,
zaczynałam widzieć tekst i po prostu myślałam, to jest piosenka, to może być piosenka. Potem pisałam do Andrzeja, czy mogę? Tak. No ja to dobrze, bo już jest piosenka. Piosenka już jest, ale pozwolenie dopiero przychodziło później. Więc tak, powiedz to jest takie, mi, wiesz, to się na różne sposoby. To śpiewasz też po angielsku, słyszałam ciebie po francusku, śpiewasz po polsku. W którym języku najbardziej lubisz śpiewać? W tym momencie po polsku, ale to właśnie zależy od tego, co w danej chwili robię i nad czym pracuję. Jeżeli na przykład też przez ostatnie 2 lata, 3 właściwie, tworzyłam album i promowałam mój polski album Gdyby każdy z nas, i dużo bardzo śpiewam po polsku, no bo to jest album w 100% po polsku, więc tutaj przyzwyczaiłam się bardzo. I teraz zauważyłam, że jak zaczynam śpiewać po angielsku, to jest mi trochę ciężko. Nie miałam takich problemów wcześniej, natomiast teraz już się odzwyczaiłam i już troszeczkę bardziej słychać mój akcent. I pomyślałam, no to znaczy, że no jednak to jest coś takiego, co się wypracowuje sobie. Długo bardzo nie śpiewałam po francusku, ale zaczęłam teraz pisać teksty do muzyki japońskiego kompozytora, który nazywa się Takeshi Asai i mieszka w Nowym Jorku. I właśnie nagraliśmy razem płytę i tam będą 3 utwory po francusku z jego muzyką, z moimi tekstami, kilka moich utworów i takie bardziej znane rzeczy też ze świata popu i jazzu, ale to nie będę zdradzać, jak porozmawiamy o tym przy okazji, jak płyta się ukaże. A jakie płyty już wydałaś? Tutaj masz część, czy mogłabyś pokazać nam do kamery? Tak, zaczniemy od początku. Dobrze. To jest moja pierwsza płyta, którą wydałam sama i nosi tytuł Waking Up to Beauty, czyli Budzenie się do piękna. I tutaj na tej płycie jest piosenka, która nosi tytuł Rozpalona kołyska, którą pan Marek Niedźwiecki do tego stopnia polubił, że umieścił ją na swojej składance Smooth Jazz Cafe. To chyba była 10. Teraz mamy 17 już tej składanki, właśnie Marek mnie obdarował przed chwilą, więc to znaczy, że to było jakieś 8 lat temu, ta piosenka się ukazała. I to, że on to zrobił, to dało mi naprawdę takiego kopa do przodu, nabrałam zaufania do tego, co robię, że to jest na tyle dobre, że może być właśnie na takiej składance. Więc to był mój debiut jako twórcy. Następna płyta to jest płyta If I Was to Describe You. I tutaj nie planowałam tego, ale udało się wydać ją w Polsce. Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydała tę płytę. I tutaj mamy duet z Basią Czerczelewską, który nazywa się Tum Tum Song. I to jest bardzo dużo muzyków. Jest tutaj na przykład, są akcenty nawet na mandolinie, jest wibrafon, więc bardzo długo pracowałam nad tą płytą, dlatego że zaczęłam ją nagrywać jeszcze przed poczęciem mojego dziecka, a skończyłam, jak Jaś miał, nie wiem, chyba 2 latka. Płyta ukazała się w 2014 roku, więc Jaś miał wtedy prawie 3 latka. Więc to tak zajęło troszeczkę więcej czasu, no bo małe dziecko, niedosypianie. Ale byłaś w stanie to pogodzić? Tak, ale nie miałam jakby daty też na tą płytę. Po prostu stwierdziłam, jeżeli kiedy się uda, to się uda. No i właśnie udało się ją wydać w Polsce, więc takim moim kolejną taką myślą strategiczną, skoro wydaję już w Polsce, jest publiczność tutaj dla mnie, teraz wydam płytę po polsku. I zaczęłam mówić o tym, że chcę wydać płytę po polsku różnym znajomym, właśnie w wywiadach to się pojawiało. I napisała do mnie pani, którą poznałam przez właśnie jednego redaktora. Napisała, zapoznaj się z poezją Andrzeja Ballo. Właśnie pisze, publikuje dużo na Facebooku. Poczytaj sobie, może ci się to spodoba. No i rzeczywiście, miała rację. Jak troszeczkę się już uspokoiło u mnie po okresie promocji tej płyty poprzedniej, zaczęłam zerkać na jego profil i tam się pojawiły takie teksty, jak na przykład Pastorałka darmińskiego poety. Myślałam, o, to jest niesamowite. No nie to, że pomyślałam, ale po prostu odczułam takie naprawdę organiczne, to było takie naprawdę dreszcz emocji, takie gorąco z wrażenia, że tak można pisać. No i tak jakoś zaczęłam pisać tę muzykę w 2014 roku pod koniec, a całe nagrania dokończyłam niecały rok później, więc ta płyta powstała dosyć szybko w porównaniu z innymi i nosi tytuł Gdyby każdy z nas. Tak, ale ona ma też piękną szatę graficzną i od tyłu, i od przodu, i w środku. Jesteś bardzo fotogeniczną osobą.
I tutaj właśnie jest, to jest taka płyta, gdzie jest bardzo dużo duetów, dlatego że zaśpiewała ze mną pani Dorota Miśkiewicz na utworze tytułowym. Zaśpiewała ze mną również Ania Jurksztowicz, która notabene współpracuje z Andrzejem Ballo, dlatego że Andrzej gra na gitarze i często razem jeżdżą i koncertują. I co jeszcze? I kto jeszcze? Jest jeszcze Krzysiu Napiórkowski, którego uwielbiam. I poznałam Krzysia przez Trójkę, dlatego że nasze poprzednie płyty były promowane w tym samym czasie, w tym samym tygodniu. Więc Krzysiu się zgodził i bardzo mi też pomógł, więc pozdrawiamy Krzysia. Pozdrawiamy, tak. A jeszcze coś tam trzymasz? A tutaj to właśnie teraz przed chwilą byłam, tak. To, co... Przed chwilą byłam tak. U pana Marka Niedźwieckiego i obdarował mnie tą składanką, na której właśnie jest Gdyby każdy z nas, utwór Gdyby każdy z nas. To już jest trzecia składanka dla mnie Smooth Jazz Cafe, na której się znajdują moje piosenki, więc i mam nadzieję, że będzie jeszcze kolejna w przyszłym roku być może. Jak często jesteś w Polsce i kiedy możemy Cię po prostu na żywo słuchać, nie tylko z płyt? No, coraz częściej właśnie pojawiam się w Polsce i teraz mam zaplanowaną trasę koncertową, taką mini trasę koncertową. Od 30 września jesteśmy we Wrocławiu w klubie Vertigo, 1 października w klubie Apropos w Wałbrzychu, a 2 października w Krakowie w klubie Umuniaka i zapraszamy bardzo serdecznie. Jest jeszcze jedna fantastyczna rzecz, która się wydarzyła właśnie teraz, bo byłam w Polsce teraz przez kilka dni, żeby zagrać koncert w Gdańsku, ale przed tym koncertem weszliśmy do studia z formacją Wadomaja Collective. To są niesamowici muzycy, których poznałam zupełnie niedawno. I nagraliśmy 2 moje utwory na właśnie moją nową płytę, która się ukaże prawdopodobnie w przyszłym roku. I no to i właśnie ta energia tego koncertu i tej współpracy sprawiła, że udało nam się zorganizować koncert taki jubileuszowy dla mnie właśnie na 20-lecie pracy artystycznej w Legnicy. A Legnica to jest bardzo blisko miejsca, w którym się wychowałam, blisko Lubina na Dolnym Śląsku. I tam właśnie będziemy obchodzić mój jubileusz z chłopakami z Wadomaja Collective 20 października. Więc również bardzo serdecznie zapraszamy, a jest to też ważne, żeby wspomnieć o miejscu, bo to jest teatr dramatyczny w Legnicy, bardzo znany i jest naprawdę świetny, więc tutaj mamy nadzieję, że uda się zrobić jakieś piękne oświetlenie, być może jakąś scenografię. Na pewno zadbamy o to, żeby to pięknie wyglądało i żeby był świetny dźwięk. I być może uda nam się to sfilmować również, więc będzie jakaś pamiątka. No to ja już w swoim kalendarzu spróbuję zarezerwować to miejsce. Proszę, tak. I jak tylko mi pozwolą obowiązki zawodowe i dzieci, to z wielką przyjemnością, żeby Cię posłuchać na żywo. Każdemu z moich gości z programu Chór Aniołów zadaję jedno pytanie. Jakie jest jego największe marzenie? Monika, jakie jest Twoje największe marzenie? Czy masz takie? To jest bardzo trudne pytanie. Ja wiem. Wiesz co, w tej chwili moim największym marzeniem jest chyba to, żeby zachować zdrowie naprawdę jak najdłużej. I żeby móc po prostu śpiewać, występować, spotykać się z ludźmi. Bo jeżeli nie ma zdrowia, to jest bardzo trudno podróżować. I na przykład przeżyłam taki kryzys w ubiegłym roku. Miałam bardzo, bardzo silny, chroniczny ból pleców. I okazało się, że tam są różne problemy z tymi plecami, no ale przy pomocy fizjoterapii i przy takim naprawdę dbałym podejściu do tych pleców, że na przykład zaczęłam na nowo ćwiczyć jogę i zajmować się tym, żeby jednak wzmocnić kręgosłup, to no, w tej chwili na przykład rzadko odczuwam ból, a ten ból był chroniczny przez ponad rok. No tak, to troszkę naprawdę przeszkadzał. I to naprawdę odejmuje radość życia, więc to, tutaj zgadzam się teraz z tym, że takie naprawdę podstawowe rzeczy są najważniejsze. Zdrowie. Mam nadzieję, że na przykład nie wpadnę w depresję, bo to jest okropna choroba i o tym chcę o tym mówić, dlatego że to się zdarza wielu osobom. A boimy się o tym. Jest to choroba cywilizacyjna teraz. Więc mam taką nadzieję, że nie będę na przykład
Nie, no tryskająca jesteś, kwitnąca, nigdy nie wiadomo, tak. No i tak, że zachowam właśnie zdrowie fizyczne i psychiczne, no i że uda mi się podzielić muzyką z ogromną liczbą słuchaczy, nie tylko w Polsce, ale właśnie w różnych innych miejscach. A tak naprawdę, wiesz, dla mnie takim ogromnym życzeniem jest to, że dla mnie muzyka uzdrawia, muzyka dodaje energii, muzyka potrafi robić różne rzeczy z nami. I dla mnie to pisanie to jest tak naprawdę taki sposób na to, żeby pokazać, że jest coś innego, że jest coś, że nawet jak nam jest źle i są właśnie jakieś różne logistyczne problemy, bo czasami tak jest, prawda, że ojejku, czy mi się chce gdzieś tam jechać na drugi koniec Polski cały dzień samochodem, żeby zagrać koncert w zmęczeniu, w upale. No musi się chcieć. Musi się chcieć, bo jeżeli nie, no to wtedy się nie spotkamy. Jeśli się nie spotkamy, no to nie ma jakby sensu tej naszej egzystencji. No, każdy dla siebie w swoim własnym kąciku, nie rozwijamy się nigdy. Nie ma miłości. A tu inspiruje, prawda? Spotkanie z odbiorcą inspiruje bardzo. Dla mnie, wiesz, muzyka to jest podstawa. Ja nie umiem bez niej żyć i nawet... I bez sceny też nie umiesz żyć. Wiesz, to bez sceny to być może bym mogła, ale nie mogłabym chyba bez tworzenia muzyki. Tak właśnie się zastanawiałam ostatnio nad tym, dlatego że zawsze jak wyruszam w trasy, to mam mnóstwo na głowie takiej organizacji po prostu różnych rzeczy i na przykład co się będzie działo z moim synem, kto się nim zajmie, prawda, bo jednak no ktoś... No tak, my jako mamy to mamy to dodatkowe obciążenie, prawda? Nie, i to i czy ja w ogóle dobrze robię, że ja go tak zostawiam na te kilka dni, ale potem myślę sobie, że no on ma naprawdę świetne, komfortowe życie, ma swojego tatusia też, który z nim jest, kiedy mnie nie ma oczywiście. A dla chłopaka to bardzo ważne. To mają taki fajny swój czas, że właśnie bez mamy, tylko między chłopakami. I staram się jakoś tak sobie to tłumaczyć, że tak czasami jest trudno wyjść z domu, czasami jest trudno właśnie gdzieś wyjść do ludzi. Mimo wszystko trzeba to robić i nie słucham już tego głosu, ale mi się nie chce. Trzeba. A ja mam takie malutkie marzenie. Nie wiem, czy jest możliwe. Chciałabym Cię usłyszeć teraz na żywo, żebyś nam coś zaśpiewała. A co byś chciała usłyszeć? Jest to możliwe? Jest to możliwe. A co byś chciała usłyszeć? Nie wiem, Ty wybierz. Kiedyś na Facebooku taką fajną transmisję na żywo zrobiłaś, jak śpiewałaś z ptaszkami. No po prostu odjazdowe to było. Boże, nie pamiętam, co to było. Po prostu pokaż widzom pandy swój głos, a właściwie nie pokaż, bo to oni muszą posłuchać, ale no masz piękny głos i potrafisz bez muzyki, bez muzyków, którzy są w tle, tym głosem po prostu zachwycić. I dziękuję, teraz mam dosyć zmęczony głos. Nie szkodzi. Jeżeli jest to możliwe, to łyk wody i do kamery. Bardzo miło było mi gościć w plenerze Monikę Litkę, która jest chwilowo w Polsce, bo na stałe mieszka w Londynie. I bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś czas w tym krótkim pobycie w Polsce na spotkanie z Panda TV. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Was. Przetrwałam zimę, nie wiem jak to zrobiłam, sama siebie zaskoczyłam, obudziłam się, a maj. Na twoich ustach wyczarował taki uśmiech, od którego lód rozpuścił się i wolność rzekom dał. Zawirowało we mnie, zawrzała krew w śpiącej królewnie. Obudził się żar śpiący we mnie. I już nie mam więcej sił, by wezbranej fali oprzeć się, poddaję się gorączce.